Witajcie. Dzisiaj wykonam zabieg detoksykująco-ujędrniający na okolicę brzucha. Film będzie przydatny dla osób, które przygotowują się do egzaminu zawodowego na technika usług kosmetycznych do kwalifikacji A62 i FRK04. Zaczynamy od przygotowania stanowiska pracy. Przed przystąpieniem do zadania pobieramy kosmetyki, akcesoria oraz sprzęt. Przy pobieraniu spróbujcie zwizualizować sobie zabieg. Zastanówcie się, co będziemy robić krok po kroku. Rozpoczynamy od przygotowania stanowiska pracy. Dlatego pobieramy ręczniki jednorazowe, preparat do dezynfekcji powierzchni, sprzętu i akcesoriów wielokrotnego użytku oraz preparat do dezynfekcji skóry, którym będziemy przeprowadzać dezynfekcję dłoni. Jeśli chodzi o aparaturę, będzie nam potrzebna wyłącznie lampa oświetleniowa. Po przygotowaniu stanowiska pracy przygotowujemy klientkę do zabiegu. Będzie nam potrzebny peniuar oraz koc. Pierwszym etapem zabiegu jest peeling. Będziemy wykonywać peeling ziarnisty, który zaaplikujemy za pomocą pędzla w rękawiczkach. Po aplikacji peelingu zmyjemy go wodą ze szklanej miseczki. Następnie osuszymy skórę chusteczkami higienicznymi. Po peelingu przechodzimy do tonizacji. Pobieramy tonik, następnie serum aktywne oraz krem do masażu. Także będziemy wykonywać tonizację, aplikację preparatu aktywnego oraz masaż. Potem przechodzimy do body wrappingu. Będzie nam potrzebna borowina, którą będziemy rozgrzewać w łaźni wodnej. Borowinę będziemy aplikować na skórę za pomocą pędzla lub szpatuły. Możemy ją aplikować na skórę bezpośrednio lub na gazę. Następnie owijamy skórę folią. Po zmyciu borowiny na koniec będziemy używać kremu ujędrniającego. Dezynfekuję poprzez spryskanie preparatem do dezynfekcji powierzchni, stolik podręczny oraz fotel zabiegowy. Zarówno stolik podręczny, jak też fotel zabiegowy prześcielam jednorazowym ręcznikiem. Dezynfekuję teraz aparaturę. Następnie podłączam ją do prądu i sprawdzam, czy działa. Ustawiam obok miejsca pracy kosz na odpady komunalne i kosz na brudną bieliznę. Ustawiam na stoliku podręcznym akcesoria wielokrotnego użytku. Dezynfekuję je poprzez spryskanie. Ustawiam również kosmetyki potrzebne mi do zabiegu. Peeling, tonik, serum, preparat do masażu, borowinę i krem. Przygotowuję jednorazowe akcesoria, folię spożywczą i waciki, a także chusteczki jednorazowe. Teraz myjemy i dezynfekujemy dłonie płynem do dezynfekcji skóry. Przykrywam klientkę kocem. Przeprowadzam wywiad. Wykluczam przeciwwskazania do zabiegu. Pierwszy etap zabiegu to diagnoza. Włączam lampę oświetleniową i dokonuję diagnozy. Rozgrzewam w dłoniach peeling i aplikuję go na powierzchnię skóry. Celem peelingu jest złuszczenie martwych komórek naskórka, delikatne wybielenie i wygładzenie powierzchni skóry. Nalewam do miski ciepłej wody. Wkładam rękawiczki jednorazowe. Za pomocą szpatuły nabieram około 10 ml peelingu. Aplikuję go na skórę za pomocą dłoni. Wykonuję ruchy głaskania i rozcierania.
Osuszam skórę klientki jednorazową chusteczką higieniczną. Wylewam wodę z miseczki. Teraz przechodzę do tonizacji. Celem tonizacji jest przywrócenie skórze naturalnego, lekko kwaśnego pH. Teraz czas na serum ujędrniające. Celem nałożenia preparatu aktywnego jest silne działanie odżywcze, wyszczuplające i drenujące. Na okolicę brzucha aplikuję około 5 ml preparatu. Kolejnym etapem zabiegu jest masaż. Celem masażu jest wspomaganie mikrokrążenia, rozluźnienie mięśni, dotlenienie tkanek, ujędrnienie skóry. Masaż brzucha możemy wykonać na kremie do masażu, wosku, świecy lub oleju. Rozcieramy w dłoniach preparat i aplikujemy na skórę. Przez cały czas trwania masażu nie odrywamy dłoni od klientki. Pamiętajmy przy masażu brzucha, że ucisk powinien być bardzo delikatny. Dodajemy nawet 10 ml preparatu. Na tyle dużo, aby poślizg był wyczuwalny. Po kolei wykonujemy głaskanie, rozcieranie, ugniatanie, oklepywanie, wibracje oraz głaskanie końcowe. Nalewamy do miski ciepłej wody. Zmywamy preparat za pomocą wacików. Na koniec osuszamy skórę. Borowinę podgrzewamy w łaźni wodnej. Borowinę mieszamy za pomocą szpatułki drewnianej lub plastikowej. Przed aplikacją na skórę sprawdzamy temperaturę borowiny. Nakładamy maskę na brzuch. Warstwa powinna mieć około 3-4 mm. Celem okładów borowinowych jest detoksykacja, przekrwienie, pobudzenie i stymulacja regeneracji.
Borowina ma silne działanie termiczne. Borowina to bogate źródło substancji organicznych, kwasów humusowych i huminowych, garbników, pektyn, żywic oraz soli mineralnych. Przykrywamy teraz borowinę folią. Pamiętajcie, aby pozostawić kilka milimetrów luzu, tak aby po przykryciu klientki koc nie został zabrudzony. Teraz przykrywamy klientkę. Odkrywamy klientkę i zdejmujemy folię. Na koniec zabiegu aplikujemy krem trenująco-ujędrniający. Na koniec uporządkowanie miejsca pracy. Wyłączam lampę z prądu, dezynfekuję ją i odkładam na miejsce. Dezynfekuję również akcesoria wielokrotnego użytku. Dezynfekuję także stolik podręczny oraz fotel zabiegowy. Wszystkie odpady wyrzucam do kosza na odpady komunalne. Kosmetyki, akcesoria i aparaturę odkładam na miejsce w sposób uporządkowany. Na koniec myję i dezynfekuję swoje dłonie. Jeśli chcecie uzyskać więcej informacji na temat egzaminu A62, zobaczyć jak powinna wyglądać karta klienta oraz zalecenia do pielęgnacji domowej wraz ze składnikami aktywnymi, wejdźcie na mojego bloga otwartysalon.pl. Tam znajdziecie więcej informacji.